dziwne miejsce, prawda? Cmentarz. Prawdziwy cmentarz. Ale nazywany wesołym cmentarzem. Znajduje się w Rumunii, na północno-zachodnim jej krańcu. Na tym cmentarzu miejscowi artyści malują. Malują coś, co jest związane ze zmarłym. Zwykle tą osobę przy jego czynnościach, które wykonywał, a także coś krótkiego, co chce powiedzieć o sobie. Albo inni o nim. Tutaj można się przekonać, kto kim był. Historia tego cmentarza na Wesoło rozpoczęła się w roku 1935. Wtedy, kiedy miejscowy artysta Jon Patras namalował pierwszy wesoły nagrobek na drewnianym epitafium. Artysta ten do śmierci wykonał kilkadziesiąt nagrobków. Obecnie kontynuatorem tego pierwowzoru jest drugi artysta o nazwisku Tintu, Dimitru na imię. I obecnie tych nagrobków jest już ponad 800. Epitafia pod tymi obrazkami bywają różne. Udało mi się znaleźć między innymi taki opis. Pod tym ciężkim skrzyżem biedna moja teściowa spoczywa. Wy, którzy przechodząc obok, ludzie, spróbujcie jej nie obudzić. Jeśli do domu wróci, o głowę mnie skróci. Dowcip oczywiście z gatunku teściowych. Ale większość jest takich pisanych przez autora. Czyli urodziłem się wtedy i wtedy. Żyłem lat na przykład 49. Byłem masażem. I dalej reklama jego mięsa. Wszystkie te nagrobki mają jednakowe dwuspadowe daszki. Niektórzy piszą także przyczynę śmierci, jak wypadek, utonięcie, uderzenie piorunem i tak dalej. I jeszcze jedno wyróżnia ten cmentarz. Wszystkie te nagrobki mają jeden taki niebieski kolor. Nazywany jest nawet błękitem sapanty. Patrząc na obrazki, na pewno można się połapać, kto kim był. Przynajmniej większość z nich. Tutaj doktor. Tutaj rolnik. A tam w głębi przątka. Także rolnik z kopaczką, pasterz. Gospodyni domowa. A tutaj chyba juchas. Większość tych nagrobków jest dwustronna. Wesoły cmentarz w Rumunii stał się jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznych. Nic dziwnego, że okolica cała obrosła straganami i pamiątkami.